Co tam przytoszło? Uważaj, żebyś na starość profesorem nie został. Bardzo mądry artykuł o odruchach warunkowych. O czym? Odruchy warunkowe. O, wiedziałem, zaś jakieś świństwa. Tego, że się po ciebie nie spodziewał. A to wszystko przez kontakty z warszawiokiem. Oni są gorsi, bardziej zaraźliwi jak zapalenie płuc. Wszystkich zepsują, wszystkich. Wiesz co? A twoje wykształcenie jest na poziomie twojej kopalni i to na najniższym. Bardzo proszę, na Bogu od mojego wykształcenia, bo wy bez przerwy macie do nas jakieś pretensje. Bez przerwy. A jak nie macie o co, to o wykształcenie. Kto my i do kogo? Do mnie, do Kwaśniewskiego, do wszystkich. Dobra, nie będę mi się wadzić. Ty w ogóle wiesz, co to są odruchy warunkowe? Na przykład taki pies Pawłowa, ty wiesz, co to było? Ja nie znam twoich znajomych, a to za dopiero ich psy. Słuchaj, to nie byli żadne moje znajome, no to był taki ruski uczony, on miał takiego psa, że jak się zaświecało światło, to on się zaczynał ślinić. Pies się ślinił na światło, to pies był kopnięty, tak? Nie, on po prostu był głodny, a pies jak jest głodny, to się ślini. Aha, i oni mu dawali żryć żarówki. Wiesz co, ty jest beznadziejny. Ja ci to wytłumaczę, słuchaj. Pies Pawłowa był głodny, nie? I dowali mu jedzenie i zawsze zaświecali światło. A potem nie dowali mu jedzenia i no zaświecali światło. I on się ślinił, rozumiesz? Jasny gwint! I to jest wielkie wykształcenie. Pies im się ślinił. Niemożliwe, wiesz? Ty w ogóle nie wiesz, co to są odruchy warunkowe. Ja wiem ją, dokładnie wiem, o co chodzi. Tu chodziło o to, że te naukowcy to im się nudzi. No dzisiaj nie mają co robić i potem męczą psy. Za co? Za moje pieniądze. Tak jest, za moje pieniądze, bo ja na nich robię. A oni co umią zrobić? Psą światło zgasić. Pieronie, godą ci, ten kraj niedługo zejdzie na psy. Ty w ogóle nie rozumiesz, o co tu chodzi. Ja właśnie, że rozumiem. Dokładnie rozumiem. Pies się ślinił. Wszystko przez te, że naukowcy głupoty czytają. A to jest tak z tobą. Też głupoty czytam. Głupoty czyt... A z robotą co? Pokaż nam, co tam czytasz. Pokaż to. No, pięknie. Nie ma się co dziwić, że te ludzie są coraz głupsze. Ty w ogóle nie kapujesz, o co tu chodzi. Kapuja. Słuchaj, każdy człowiek ma odruchy warunkowe. Jak te psy. Rozumiesz? Całkiem jak te psy. Każdy człowiek to mu. Jasne. To wiesz co? To jak ty mi zaświecasz światło, to ją się ślinia. No, ciekawe, może mnie zauważył. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. No po prostu to jest... To nie chodzi w ogóle o ślinienie, rozumiesz? Każdy ma te odruchy warunkowe, ty masz te odruchy warunkowe. Tak jest, no to zaświeć mi światło, to sprawdzimy, no. Słuchaj, nie, ale pamiętasz, czekaj, jak się nazywał ten taki kapral? On się nazywał, czekaj, jak on się nazywał? Kapral? Zawsze, jak słyszałem go nazwisko, to żeś z tobą na baczność. No, akurat ja nigdy przed nikim na baczność nie z tobą, wiesz? Czekaj, jak on się nazywał? To jest ciekawe, tak? Niektórzy ludzie czytają, to stają się mądrzejsi. A ty czym więcej czytasz, to się zgubisz. Już wiem. Kapral Burewicz! Tak jest! Tak jest! Andzia, ale teraz to żeś przesadziła! Przesadziła, wiesz? Widzisz? I to właśnie jest odruch warunkowy! Szeregowy! Tak jest! Rany boskie, kapral Borewicz. Zbyniu! Kapral tutaj? Rany boskie, co się stało? No co ty, kapral. No. Misiek jestem, no. Tak jest, kapralu. Obywatelu Miśku. Ale co się stało? Jak to co? 20-lecie. Tak jest. Znaczy, 20-lecie czego? No ruszcie no trochę głową, szeregowy, no. No, tak jest, zaraz. A no, faktycznie, 20 lat temu 3 DDC, 2 DDC, 1 DDC zwolniono nas do cywila. No jasne, obrzygaliście wtedy cały dworzec. No, trochę tak było. Ale co widzę, kapral, ciągle w wojsku, czy co? Nie ci, ja ten mundur skombinowałem na dzisiejszą okazję. Znaczy, jaką okazję? Szeregowy, no mamy dzisiaj wieczór wspomnień. Prawie wszyscy już są, tylko ciebie i szeregowego dworniaka brakuje. No dobrze, że połowa ludzi ze Śląska, nie?
Huberta Dworniaka to żaden problem. On tutaj zaraz za rogiem mieszka. Mam u niego metę. A to ja wiem, szeregowy, wiem. Nasz wywiad działa dobrze. Powiadomicie Huberta Dworniaka, tak? Tak jest. O kurde. Co? Obywatelu kapralu Miszek? No, może być mały problem. Jaki? Żona. A, nie puści. No, bardzo urocza kobieta. Nawet mogę powiedzieć zaurocza, tylko dosyć ostra. No ale szeregowy! Czołgi na to nie były nam straszne, a wy tu mi z jakąś kobietką? No i tak jest! No ale nie wiem, obywatelu kapralu, czy wolałbym z czołgiem na to, czy z Andzią, zwłaszcza jak się wnerwi. To aż tak mówicie? Tak. Wobec tego zastosujemy wariant B. Korzystając z pełnego umundurowania, wyciągnę szeregowego Dworniaka na manewry. Ten manewr zawsze działa. Tak jest? No, ale nie wiem, obywatelu kapralu, czy manewry to nie jest za mało na Andzie. O, no to wobec tego zastosujemy wariant C. Tak jest? Szeregowy, czekajcie tutaj. Tak jest? Które to mieszkanie? Korfan tego 6, mieszkanie 13. Ale... Czytaj się co chcesz, bylebyś mi więcej o tym kapralu nie przypominała. No dobrze, już dobrze. Byś wiedziała, co to był za achor, co to był za pieron. 2 lata, że się z nim męczył. I wystarczy 2 lata. No na szczęście od 20 lożek pieruna na oczy nie widział. Dzięki Bogu. No ślubie. No to idę otworzyć. Kapral Borewicz, ku chwale ojczyzny. Tak jest! Andzia, widzisz, to wszystko przez ciebie. Wszystko przez ciebie. Proszę sobie usiąść, witamy pana serdecznie. Uprzejmie informuję, że szeregowy Dworniak otrzymał wezwanie na dzisiejsze manewry. Tak jest! Manewry? Jakie manewry? Manewry rezerwy 3. Brygady Pancernej. Wymarsz za 30 minut. Przygotowanie do wymarszu. 15 minut. Czas poszedł. Tak jest! Stój! Tak jest. To jest rozkaz. Tak jest! Siad! Tak jest. Szeregowy? Tak jest! Siad! Tak jest! Szeregowy Dworniak? Tak jest! Siad! Moment, obywatelu kapralu i obywatelko małżonko. Może byście uzgodnili rozkazy, bo mi się huzntregi odpinają, co? Zdną te wasze rozkazy, zdną te wasze manewry. Gorzoła możecie pić obydwa tukej. Obywatelko, tutaj nie chodzi o żadną wódkę. Jak to ciekawe, o co? Tu nawet nie chodzi o manewry. Wiedziałam, że nie chodzi o manewry. Zaraz, to o co tu chodzi? Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Ojczyzna jako ojczyzna. Między nami mówiąc, czy pani potrafi dochować tajemnicy wojskowej? Pewnie, że umie, nie? Ja też. Jest wojna. Wojna! Wojna! Wojna ciekawa. Ciekawy z kim? Z Estonią! Ja by się tego po nich nie spodziewała. Estończyki, taki przyzwoity naród. No niestety, widzi pani, wróg działa szybko i podstępnie. Ja, okej. Okay. Ale ciekawe, że w radiu nic o tym nie powiedzieli. Pani Dworniakowa, niech pani nie będzie dzieckiem w radiu. To ciekawe, od czego jest radio? Kto by opowiadał takie rzeczy przez radio? Pani Dworniakowa, przecież pani tłumaczyłem, tajemnica wojskowa. To mój Bercik musi iść na wojnę. Pani wie, co by się stało, gdyby społeczeństwo nagle dowiedziało się, że jest wojna. O, o! Dobra, ale ja ciebie nie puszczę bez kanapek. Szeregowy Dworniak! Tak jest! Za 5 minut wymarsz. Tak jest, ale... Co za ale, szeregowy? Biegło się mi marsz! Tak jest! Nie, ale bez stończek! No, ale bez kanapek ja go nie puszczę! Tak jest! Droga pani, armia dobrze karmi i dobrze poi, prawda? Tak jest! Szeregowy Bercik, tak na jest. Wojna nie pójdziesz bez kanapek! Tak jest! Ciot! Tak jest! Nie tu! Przy stole! Tak jest! A do
piąta, minut 30, kiedy pobudka zagrała. Na rezerwę, siada cywila, a jedzie żywa na płakała. Dzień dobry. Dzień dobry. Herbercik. Nie ma, na wojnie. Na wojnie? A na jakiej wojnie? Nie no, nie tej wiecie. Wojna. Jaka wojna? Nie no, no nic. Wie pan co, Estonia na nas napadła. Estonia? Pani Andziu, mnie pani może powiedzieć. My da cicho jak grób. Naprawdę? Mogę panu zaufać? Bo wie pan, to jest tajemnica wojskowa. No. Jest naprawdę wojna z Estonią. Ja. Więc wojna? Z Estonią? Ja, naprawdę. No ja. Z Estonią. I od pora lat przeczuwa, że oni coś kombinują. Niemożliwe. No ja? Nigdy oni mi się nie podobali, te Estończyki. A w ogóle to jest wszystko nasza wina. Trzeba było do tego NATO włazić. Do NATO? To była nasza wina, że my wleźli do NATO. Jezus, ale niech pan tego nikomu nie godał, bo to jest tajemnica wojskowa. Cisza, mogę na pana liczyć? Nie ma sprawy, pani Andziu. Ja był w wojsku i wiem, co to jest tajemnica wojskowa. No to super, do widzenia. Do widzenia. Pani Ewaldowo, słyszeliście? Wojna z Estonią! Słyszeli żeście? To wy też już wiecie. Wszyscy już wiedzą. I no ciii. Ani słowa, bo to tajemnica wojskowa. A waszego też już powołali? Nie, jeszcze nie, ale on już czeka, już gewera pucuje, już mundur prasuje. Pani Andziu. Ale my czasów doczekali. No straszne, ja by się tego w życiu nie spodziewała. Nie, siednijcie się. Ale patrzcie, w radiu nic nie gadają. Jeszcze by w radiu mieli gadać, no. Dopiero by było. A może to jest jakoś plotka? Plotka, pani Andziu. Pani Andziu, jakby to było coś dobrego, nie? To można by to była plotka. Ale to jest wojna. Nie, to jest prawda. Święta prawda, pani Andziu. Zaraz, zaraz. No. A skąd wy to wiecie? Bo jak od naszego listonosza... Nie od listonosza. Ja, listonosz był, ale nic nie gadał. Ja to wiem od Ewaldowej. To Ewaldowo też to wie. Wszyscy wiedzą. A Ewaldowo pierwszo poleciała do sklepu na zakupy. A wyście już byli? Jakie zakupy? Pani Andziu, jest wojna, nie? To zaraz i wszystko będzie na kartki. A wyście już coś kupili? Chodź, mąka, kasza, cukier, sztrachecle. No, jo, Ewaldowo, kokotowo, całko chałupa. A co ja godam? Ulica już była na zakupie. Czekajcie. Proszę państwa, mamy informację, że w centrum Katowic doszło do niepokojących scen. Tłum ludzi zaczął szturmować sklepy spożywcze, wykupując podstawowe artykuły żywnościowe. Nieznany pochód tego nagłego. A widzicie? Kanikowo, nie gorzcie się, ale ja muszę lecieć. Może jeszcze zdążę. Nie, pani Anciu. Gdzie pani? Nie. No, co miała widzieć? No minister wystąpił w telewizorze. I godą, że jest wojna. Nie, godą, że żadnej wojny nie ma. I jedno szczęście, zaraz wiedziała, że to jest jakoś plotka. No wycięgiem i no swoje jeronie. Jako staro, tako głupio. A co on miał powiedzieć? Teraz to już nic nie rozumiem. Pójdźcie się zakurzymy. Ostatnia paczka to po połowie, ja? Ja wam przypula, czekajcie inny. Jezus, co to się na tym świecie dzieje? Ja wam godą karlikowo. No, tłumaczcie. Co powiedzieć, no. No. Przecież minister nie może powiedzieć swojemu narodowi, że jest wojna, nie? No, to jak on godo, że żadnej wojny nie ma. To znaczy, że jest wojna. No genau, no jarunia, ale z jest. Słuchajcie, to czekajcie, no to co on by powiedział, jakby w ogóle wojny nie było? Nic by nie powiedział, w ogóle by nie wystąpił. No, no pomyślcie, no nie? Najpierw wybuchła panika, ja? No. A zaraz i potem minister występuje w telewizorze, ja? I godo, że żadnej wojny nie ma. To co wam jeszcze więcej trzeba? No, no,
Nie jest dobrze, pani Andziu. Nie jest dobrze. A coście kupili? No, minerale, jakby woda odcięli. Ale chleba, że ich już nie dostała. 4 ostatnie mi listu nasz wykupił. A widzicie? Ludzie dobrze wiedzą, co się świeci. No, nie jest dobrze, pani Andziu. Pani Andziu, a teraz lećcie do dół. No. I zaklejcie szyby w oknach. Taką białą taśmą, tak? Tak na krzyż, ja? No dobrze, no ale po co? A już nie pamiętam, po co, pani Andziu, ale jak była wojna, to tak robili. A pani Andziu, a teraz lećcie, a potem przyjdźcie do mnie, bo ja mam tu, o, widzicie? A w domu mam tako jedno zapasowo. No jak się to wkłada, pokażcie mi. Dobra, w domu mi pokażecie. Chodźcie, bo nie ma czasu, chodźcie. Uwaga, uwaga, 1,3 nadchodzi, Estończycy bombardują. A już nie mogę. Szeregowy! To jest! Chcecie się poddać teraz bez walki, kiedy wojna praktycznie wygrana? Bez ich! Estończycy bombardują! Mamy się poddać? Już jest taki zbombardowany, że już ledwo żyje. Hindenburg, biała flaga. Napiszcie mi na grobie czołgista, nie górnik. Napiszemy. Poległ. Cześć jego pamięci. Cześć jego pamięci. Czołgista! Cicho, bo kolega. Po południu niepokoje objęły resztę kraju. Zanotowano 78 przypadków splądrowania sklepów spożywczych. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej minister obrony jeszcze raz stanowczo zaprzeczył, jakoby Polska była w stanie wojny z jakimkolwiek krajem. Pieruńskie hahary. I tak wam już nigdy nie uwierza. Jezus Maria. Polek. Się tylko ranny jest. O Bogu! Ale był bardzo dzielny, naprawdę. Śmierci go żołom. Kobieto, ma pani męża bohatera. Walczył prawie do końca. Nie ma co tamto. A bombardowanie straszne. Pierwsza bomba, druga bomba, a wokół same wrogie lufy. I Pershingi, jeden za drugim. Nie ma to tamto, dopiero 10. lufa go zmogła. Ale on tak śmierdzi gorzelnią. Kamyście byli! Andzia? Nie denerwuj się. Musieliśmy mu zdezynfekować rany gorzałką z manierki. No jak to na wojnie. Tak jest. Dobra, a Estończyki? Odparci, udało się. Tak jest! No dobra. Zanieście go do sypialni. Antoniu, no już ty tylko się nie... Szeregowy! Bercik, zobaczysz, on trajdzie do siebie, to rany mu się zagrają. O! 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 Jorunie, kaj pędzą te konie. O! 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 Andzia! Andzia! Ratunku! No? I co tam? Jo jest ranny. Ranny? Ranny to ty dopiero będziesz, ty ochlapusie jedny. Pomóż mi, Andzia, ja umieram. No, a co ci takiego jest, mój ty biedoczku? Estończyki mnie zbombardowali. Poważnie? Jak ja mam cię teraz wyleczyć? Kefirem. Nie ma. To idź do sklepu. Ach. Do jakiego sklepu, jak wszystkie sklepy pozawierane? No tak, tak, Andzia, kefiru. Czemu? Jak to pozamykane? Przecież dzisiaj nie jest niedziela. Przez ta wasza wojna. Mąż, czytaj. Na pierwszej stronie. O, co czytaj?
Co? Plotka o rzekomej wojnie zdestabilizowała Polskę. Cały kraj sparaliżowany. Czy atakuje nas Estonia? Ale numer co, Bercik? Ale wy namieszali, Andzia, ale ja nie chciał. O. Wiesz co, ty już lepiej nic nie gaduj, się tobą brzydza. O, oh, wow. Ranny Julek, Bercik, co? Co to za czasy? Człowiek nawet nie może spokojnie poimprezować. Zaraz o tym napiszą w gazecie. Nie może jakiejś opaski uciskowej, bo zaraz mi płyn mózgowy z uszu wycieknie. Bercik, nie mam, ale mam za to coś w lodówce. Chodź ze mną do kuchni, chodź. Próbujemy się wyczołgać. Czołgaj się. Czołgaj się, czołgaj. Na kuchni. O tak. Żeby Andzia nie widziała. Mi się w głowie rozwijało natarcie dywizję pancerną. Oj mnie, Bercik. No to trzeba iść organizmowi z odsieczą. Dzień dobry, Urząd Ochrony Państwa. Co? No, ja wiedział, wpadli my. Panowie, to nie była moja wina, to był jego pomysł, jego. No wiesz, Bercik, taki jesteś przyjaciel? Informuję panów, że są panowie podejrzani o sabotaż, destabilizację kraju i szpiegostwo na rzecz obcego mocarstwa. Jesteście panowie zatrzymani. No ja wiedziała! Ale panowie, zaraz, jakieś nieporozumienie. Po co od razu zatrzymywać? My nigdzie nie uciekniemy. A co my to są, jakieś bandyty, a bo co? No właśnie, przecież możemy odpowiadać z wolnej stopy. Tak, tak, panowie, zostaw czyli tukę. Nie dość, że cyganisz, że pijesz, to jeszcze pijesz na rzecz obcego mocarstwa, kraj mi destabilizujesz. Ja się z tobą pogodą, a z tobą iść! Panowie, to są bardzo poważne zarzuty i urzędu, żebyście mnie aresztowali. I to natychmiast. Właśnie ja też zmieniam zdanie. Panowie, aresztować, nie ma to tamto. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, nie chciałbym być panu w skórze. Jedyna dla was szansa, że wymienią was na naszych szpiegów w Rosji. No i o tyż mam taką nadzieję. Idziemy. No i z czego się cieszysz? Ty wiesz, co to jest szpiegostwo? A ty wiesz, co to jest wściekło, Andzia? No nic to. Nawet jak nos wymienią, to dostaniemy co najmniej pora lot. Jest szansa, że Andzi do tego czasu przejdzie. Nie machaj tymi rękami. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli Hanesy się z korolami.